Cześć moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, pogoda jest kiepska. No, dzisiaj miałem robić tiny house'a de facto, ale zmuszony zostałem dzisiaj jechać na Kaszuby, słuchajcie. Jadę na Kaszuby, aby z geodetą wymierzyć działkę. Ja wam kiedyś mówiłem o tej działce, którą zakupiłem razem jeszcze z inną osobą. Są to 2 hektary nad jeziorem. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorem właśnie, widać, że woda kwitnie, jest taka lekko mułowata. Dzisiaj wam to pokażę. Ale pogoda słaba, ja jestem oczywiście bez deszczówki, bo dlaczego miałbym wziąć deszczówkę, nie? Pokażę wam tą działkę i powiem wam, jak to się stało, że stałem się z tym właścicielem, współwłaścicielem tej działki, bez złotówki tak naprawdę, ale o tym kiedyś już wam chyba mówiłem tak naprawdę. Więc teraz wam tylko pokażę, jak zrobiłem kolejny krok naprzód, czyli jak dogadałem się z sąsiadką odnośnie wykupu części działki, aby mieć tą drogę dojazdową do tej działki, ponieważ tą działkę, którą nabyłem, nie miała drogi dojazdowej. Grzewa, bo będzie ciężka praca, będzie czekała. A powiedz tak naprawdę, co robisz? Kalibruję kompas. Kalibrujesz kompas. I mamy teraz ustawione. W dalszej części takiego procesu mojego, który będę robił z tą działką, jak już zrobię ten dojazd do tej drogi, dojazd do tej działki tą drogą, będę starał się zmienić studium. I też wam o tym powiem. A przy okazji jadę zawieźć, słuchajcie moi drodzy, buty mojej córki, bo ją kują z tej strony. Czyli najpierw jadę do Gdyni, a potem lecę na Kaszuby. Idę teraz zakupić tylko jeszcze kawę, jakąś małą, bo jestem strasznie śpiący jeszcze. I powiem wam po drodze, jak jesteście zainteresowani, jeśli nie, to najwyżej przewiniecie, dlaczego robię to, co robię, jakie są ku temu powody. A są dwa. Pierwszy jest taki, że po prostu lubię robić nowe projekty, lubię się z tego cieszyć, lubię to realizować i to spełniać. A drugie jest inne, ale o tym powiem na samym końcu tego odcinka. Do zobaczenia wkrótce. Moi drodzy, jeszcze czasami wrzucam częściej vlogi, czasami jest to rzadziej. Ale spowodowane to jest tym, że po prostu czasami mam więcej pracy, czasami mam tej pracy mniej. Moi drodzy, właśnie wjeżdżamy teraz do parku Kaszubskiego. Znaczy, moi drodzy, wjeżdżamy teraz właśnie na tą działkę zaraz, czyli wjeżdżamy, staniemy gdzieś obok pewnie, ale tak naprawdę to tą działkę już tutaj widzicie po lewej stronie. Zobaczcie, po prawej stronie mamy zabudowania, ale mam brudną szybę, po prawej stronie mamy zabudowania, to jest działka tak naprawdę budowlana, zabudowa jednorodzinna, a na wprost, zaraz wam pokażę, a na wprost i po lewej stronie mamy działki letniskowe. Więc kręcimy tak de facto prawie z dwoma działkami. Wysiadam, moi drodzy, idę wam pokazać właśnie, jak wygląda ta działka. Moi drodzy, wchodzimy teraz właśnie do tego lasu. I teraz tak, taki kawałek tu jest sąsiednia działka. Ta droga oddziela ten las, który właśnie zakupiliśmy, więc już wam pokazuję, obracamy i teraz tak, wchodzimy do tego lasu, jest taka ścieżka, tędy przejdziemy, słuchajcie, i tam przez lasek, tak przez taki mały strumyk wejdziemy już na jeziorko. Tutaj po tej stronie, zaraz za granicą tej działki, są zabudowania, domki letniskowe, a tam, gdzie zaparkowałem auto, są domki jednorodzinne, więc z jednej strony mamy zabudowania jednorodzinne, a z drugiej mamy domki letniskowe, dlatego jest możliwość zmiany tej działki w studium na działkę rekreacji indywidualnej, czyli działki turystyczne. Wróciłem się po torbę, bo jak będę szedł przez las, to być może znajdę jakieś grzyby, a tu widzę, że jakieś grzyby są, oczywiście trujące. Jak będę szedł na to jeziorko, będę patrzył też i zbierał grzyby. Patrzcie, moi drodzy, jak wygląda właśnie ten las. Przyszedłem stamtąd. Tu patrzę, ktoś ścina drzewa, zobaczcie, w tym lesie. Co, szczerze mówiąc, mi się nie podoba tak naprawdę. Tam też dalej widać drzewa ścięte. I chyba mam jakiegoś grzybka, słuchajcie. Nie wiem, co to za grzybek jest. Słuchajcie, jak ktoś z was wie, co to za grzybek, dajcie znać. Ale siatkę ma, to jest chyba dobre. Także nazbieram trochę grzybów przy okazji. Słuchajcie, Michał to jest kolega, który właśnie będzie nam wytyczał działkę tak naprawdę. Michał, działkę czy w sumie narożniki, tak? Tej działki. Poznajcie Michała, to jest jego sprzęt. Cześć.
Tu jakbyście chcieli, będziemy szukać granic zewnętrznych działki, żeby wytyczyć drogę dojazdową do niej. Właśnie, od co, słuchajcie. No i tutaj jakbyście chcieli, to macie do Elbląga. Michał pracuje w Elblągu, ale działa też troszeczkę dalej poza Elblągiem. Jakby ktoś chciał z was skorzystać z usług, to zapraszam. Wpisujemy dane do nawigacji, czy do nawigacji, do GPS-a. GPS-a zakładamy robotę geodezyjną. Połączenie mamy z tego, co słyszę. Wiesz co, bo też będę mógł sprawdzić, czy akurat ten narożnik, który jest z tą działką sąsiednią, jest ok, nie? Tak? W tym znaczeniu. Teraz zobaczymy, najwyżej jest jeszcze szpana. Bo tych punktów mamy granicznych, takich narożnych chyba z 5 czy 4. Tutaj musimy 3 odnaleźć. 3 tylko? A dlaczego 3 tylko? Bo to jest niezbędne do tego, żeby sprawdzić drogę tą. Tak, do tej drogi musimy te 3 punkty tylko wyznaczyć, bo nowa granica się opiera tylko na tych dwóch granicach. Zgrzewa, bo będzie ciężka praca, jak będzie czekała. A powiedz tak naprawdę, co robisz? Kalibruję kompas. Kalibrujesz kompas. I mamy teraz ustawione. Gdzie jest północ? Proszę zobaczyć. A weź obróć lekko telefon. Wszystko zostaje tutaj. Standardowy kompas, tak jak w każdym telefonie, tylko żeby się... Gdybym tak popatrzył z boku, to pomyślałbym, że ćwiczysz, nie? Przed biegami. Nie w tych butach, bo ja w adidasach, słuchajcie, jestem, a Michał w gumowcach tak zwanych. Sprawdzimy, czy sąsiedzi się dobrze. Dzień dobry. Tutaj granica jest zgodna z tym obrodzeniem. Patrzcie, widzicie? Michał stwierdzi, że jest idealnie. Jest. Okej. Okay. Tak jak pisze, czyli na tym kamieniu tutaj pod spodem powinien być kamień graniczny. Ale tutaj widzę, że coś było... Pewnie było robione, Michał, wiesz, dlatego... Było robione ogrodzenie stąd. Tego kamienia może. To kiedyś jak wytyczałem sobie inną działkę, ktoś mi powiedział, że nie należy zawsze się trzymać równo słupko, tylko zawsze te 10-15 cm. Słupek do siebie, tak. Tak, to jest bezpiecznie i w razie właśnie, generalnie kamienie graniczne nie powinny zostać wykopywane, bo podlegają ochronie prawnej. Aha, widzicie, to jest taka nauka dla was, jak coś. Sam nie wiedziałem. Teraz idziemy dalej. Teraz idziemy, mogę pokazać, dokąd będzie wytyczona ta droga. I to nasza działka. Od tamtego miejsca, gdzie staliśmy, będzie do tego miejsca. A ile to jest metrów, Michał? Od słupka? Od tamtego słupka mamy 12 metrów. Słuchajcie, 12 metrów to chyba kombajn by nawet wjechał, także taka droga jest idealna. 12 metrów to będzie spokojnie, żeby tutaj czy z jednej, czy z drugiej strony zjechać, wjechać się, zawinąć autem. I pójdziemy teraz na dół poszukać. Słuchajcie, Michał akurat sugerował się też tą drogą, która tutaj już jest wytyczona, czyli jej szerokością tak naprawdę i generalnie wjazdem. I ile ona miała metrów? Już ci powiem, tylko podgląd sobie podamy. Około 10 metrów. Szerokości, tak? Tak. Okej, no więc my musimy zrobić tak podobnie, bo w sumie Michał słusznie zasugerował, że w razie czego jakieś większe auta albo ciężarowe albo inne muszą wjeżdżać właśnie o tędy tutaj, jak widzicie, nie? Z tej strony. Na dół, czyli tam w głąb chyba, co Michał? Tutaj na razie, a potem w głąb. Dobra, okej. Robimy pauzę na razie. Włączę, pozwolisz, udokumentujemy to. Więc to jest nasza działka. To jest wasza działka. Mhm. Jak widać, granice tej działki były już ustalane w 90 którymś roku, z tego co pamiętam. Mhm. A teraz pójdziemy, a stoimy mniej więcej w tym miejscu. Ha. Z racji tego, że odcinaliśmy tutaj fragment działki, musimy znaleźć ten punkt, no i ten, którego tutaj na szkicu nie mamy. On jest na innym, starym szkicu. To jest ta granica i idziemy teraz poszukać tego punktu. Okej. Okay. Możemy mieć problem, Michał powiedział, także będziemy szukać. Może być problem, żeby coś znaleźć. Słuchajcie, mierzymy też tamtą kamień, który tam jest, bo względem tamtego kamienia będziemy szukali gdzieś tutaj punktu. Słuchajcie, zapytam się Michała w ogóle, jakie są problemy w wytyczaniu punktów granicznych w momencie, kiedy to są stare jakieś, że tak powiem, starej daty, nie? Michał, jakbyś mógł, to powiedz. Na czym to polega? Mogą być duże błędy w położeniu punktów, bo kiedyś nie było tych technologii, które mamy teraz.
i dane, które mamy w starostwie powiatowym, mogą być nieadekwatne do tego, co jest sytuacja w terenie. I teraz mamy daną jedną miarę od punktu, który na początku odnaleźliśmy, ale on jest na tej mierze, ale może być równie dobrze tu na dole skarpy, jak gdzieś tam 10 metrów dalej przy drzewach. I musimy znaleźć drugi punkt, od którego się odmierzymy, żeby z przecięcia dwóch okręgów wyznaczyć punkt, gdzie powinniśmy kopać teraz, szukać tamtego punktu, na którym nam najbardziej zależy w tym momencie. Dzięki. Także już to widzicie, to nie jest takie proste, nie? Tak naprawdę. Moi drodzy, znaleźliśmy ten kolejny kamień i Michał teraz powie pewnie parę słów. Michał, co tam? W momencie źródłowym między tamtym punktem przy ogrodzeniu, który mieliśmy, a tutaj, gdzie stoimy, była napisana miara 109,70. Z tym, że ta miara była zapisana w roku 1938, jak widać. Przed wojną, kurczę. Przed wojną. Mierzyli to jeszcze taśmą. No i jak widać, niedużo się pomylili, bo my odnaleźliśmy ten kamień i ta miara wynosi 109,80. A tu ile było? 109,70. 10 centymetrów, ty, ale ja to? 10 centymetrów na takiej odległości, mierząc to... Patrzcie. Miarą zwykłą to jest tyle, co nic. A więc mierzymy ten kamień. Udało się go nam tutaj dosyć ładnie, szybko odnaleźć. Mhm. Wykonujemy pomiar. Mamy punkt pomierzony. I zostało nam odnaleźć jeszcze jeden punkt graniczny w środku lasu. Idziemy w teren. Miejmy nadzieję, że będzie tam zasięg. Tak, bo tu jak widać pogoda słaba. Patrzcie, lekka mrzawka, pochmurno. Idziemy szukać dalej. Idziemy szukać dalej. Bo Michał złapał co do centymetra GPS-a, więc tu gdzie jest wyryte, to tu jest granica tej działki. Jednak nie z tamtej strony tych drzew, tylko z tej strony. My idziemy szukać dalej kolejnego punktu. Słuchajcie, staramy się wytyczyć działki. Tak naprawdę, słuchajcie, tam jest jeziorko. Michał łapie teraz punkt, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, gdzie jest kolejny punkt tej działki. Jak, Michał? Myślisz, że będziemy wiedzieć, gdzie to jest? Jak złapiemy dokładność, to będziemy, ale na razie jest kiepsko. Jak widać i słychać, pada. To jest 10 cm. Bo nie uwierzę, że to jest ten kamień. Słuchajcie, znalazł kamień, patrzcie. Wycięty krzyż jest, oznacza to, że to jest to, tak? Tak, że to jest idealny kamień. Kurde, szkoda, że nie mamy farby jakiejś. A masz w samochodzie farbę? W samochodzie mam, będziemy musieli tu wrócić. Albo wrócimy, albo następnym razem. Tylko jak to można jakoś zaznaczyć, powiedz mi. Zaraz sobie tam. Gałąź, że obwinę wokół drzewa tutaj, wiesz? No. Dwa razy jakąś. Najwyżej. My jesteśmy... W tym miejscu, tutaj u góry. Mhm. Ta działka teraz będzie szła prawdopodobnie wzdłuż tej ścieżki. I to jest ta granica, tak? Tak, to jest ten punkt. Kurczę, no i dobra, i gdzie... Teraz pójdziemy. Ta ścieżka to jest to. Ale tu jest prawdopodobnie ta ścieżka. A ta ścieżka jest tu. Ta ścieżka biegnie wzdłuż granicy twojej, waszej z sąsiadem. Ta ścieżka? Tak. Ty, ale to jest od strony ulicy, czy nie? Nie, gdzie jest, a gdzie jest ulica? My stoimy tutaj samochodami. Aha, no dobra, czekaj chwilę. Cofnij. Czyli ta, co ja teraz pokazałem, to jest ta ścieżka, to jest ta. To nie, tutaj. To jest ta tutaj. To jest ta. Nie, no gdzie w życiu, byku? Zaraz przejdziemy, zobaczymy. To jest prawdopodobnie ta linia. Przejdziemy kawałek, zobaczymy, czy wejdziemy. No tak, no i teraz właśnie ta tutaj, to jest tamta chyba. Ta tutaj, to będzie gdzieś tam. Nie, tak. Mogę się z tobą założyć. Słuchajcie, ta ścieżka, to jest nasza granica działki. A tam jest jezioro. Ty, idziemy się przejść, masz 2 minuty, czy nie? Jeszcze jeden punkt musimy znaleźć, tamty na końcu. Dobra, bo tak, bo to w sumie będziesz Michał miał od razu do podziału tej działki, na te mniejsze wszystko wytyczone, czy? A możesz to nanieść i zapamiętać, czy nie? Ja tutaj wszystkie te pomiary od razu mam zapisane. Jak coś, no to gitara. No co, chodzimy sobie po lesie, fajnie, w deszczu. Z łopatą i ze sprzętem. Znaczy, tu jest problem, zobaczcie. Idziemy tam, gdzie jest Michał. Czyli ta działka już tutaj staje się bardzo nierówna. Będzie problem, żeby cokolwiek tutaj postawić, bo jak widzicie, macie pagórkowaty teren. Ale tam widać domki, widzicie? A my wchodzimy w dół, to mi się nie wyrżną. Dobra, patrzcie, ja wam pokażę, tu gdzie się kończy nasza działka. Ale tutaj domek w takim miejscu, przy rzece. Patrzcie, takie strumy tu zasadzie. O, tu sobie płynie rzeczka. Fajna. Ta mała. I ona płynie tam do jeziora.
taki wąwóz trochę, nie? Patrzcie. No i ten teren akurat jest w tym miejscu trochę pagórkowaty. Patrzcie, moi drodzy, jednak fachowiec to fachowiec, zobaczcie. Kolejny punkt znaleziony. W środku lasu. W środku lasu. Czyli sprzęt jest ok. Czyli w tą do tamtego punktu. Tam w prawo, a nie do góry, ty? Tutaj pod kątem prostym. Pokaż, gdzie jesteśmy. Tutaj pod kątem prostym nam się granica rozchodzi. Czyli, a myśliśmy skąd? Stamtąd? Stamtąd szliśmy, nie? Tak, czyli... mniej więcej stamtąd szliśmy. Czyli tak faktycznie tak, tam gdzieś, no. Tam idziemy. Okej. Okay. No tu jest trochę do sypania, albo coś potem. Nie, niektórzy wolą mieć jeszcze w takim zagłębieniu domek. Ja na przykład, ja bym chciał mieć tutaj tak. Nikt by mnie... Schowany. Tak. Tam w dole właśnie jest granica działki. Idziemy dalej. Ile mamy jeszcze metrów, Michał? Jeden punkt tam został. No ile mam do punktu metrów? Teraz musimy całą działkę po przekątnej przejść. Mamy wycieczkę 150 metrów. No. Czyli grzyby. I grzyby. Tu nie boli nawet. Patrz, jaka jest góreczka. Poszła. Mamy kolejny, ostatni w sumie punkt. Mamy już całą działkę obrysowaną. Słuchajcie, to jest to właśnie na granicy tych działek letniskowych, jak widać. To jest ta droga, która prowadzi do aut, do naszych aut. No i my idziemy w tamtą stronę, jak pamiętam. Tam mniej więcej, nie? Tak. Ten punkt. Tam troszkę w prawo. Bardziej w prawo. No i to jest ta cała właśnie... Na grzyby teraz idę, robię przerwę i wracam. Więc słuchajcie, tak jak widać, tu była ta rzeczka w rogu. Sorry, że mam brudne palce, ale tu było to zagłębienie. No i tu jest ta droga, nasza główna. Grzyba znalazłem, muszę łapę umyć. Słuchajcie, tu jest ta rzeczka, lekka górka, a tu już będzie, widać jeziorko. Tak. Przejdziemy tędy, czy nie? Dobra. To chyba nie jest czyjeś prywatne, chociaż nie wiem, może... A, tu jest taka górna. Chyba tutaj ktoś sobie tak ogrodził ładnie. Nasadzenia. Widać domki. A ja z właścicielami tego domku rozmawiałem. Tego tutaj. Właśnie. A to już ten wędkarze. Widzę na pewno. I patrzcie, ta polana też jest fajna. Ta polana, nie? Tutaj z tej strony, zobacz. Ciekawa. Samą wodą, kurczę. A tu jakieś kempingi. Szczepy, domki. Tam dalej jeszcze jest tego więcej. Jesteśmy nad jeziorem właśnie. Widać, że woda kwitnie, jest taka lekko mułowata. Tam jakieś kempingi stoją. Też schowane te jeziorko, nie? Tak w takiej głębi, jak nie wiem, czy widzisz tam. Tak, bo z drogi go w ogóle nie widać. No. No dobra. Idziemy. Teraz zapytam się Michała, jak wygląda dalsza procedura związana z tym, jak już znaleźliśmy te punkty. Więc Michał, powiedz innym też, jak to wygląda z swojej strony. Tu już mamy przede wszystkim postanowienie, którym gmina zaopiniowała ten proponowany przez nas podział. Postanowienie jest pozytywne, czyli gmina zgodziła się na zrobienie takiego podziału, na wydzielenie działki dojazdowej do działki 613. Mamy odszukane te punkty graniczne, na których te granice, na których projektujemy nową granicę, czyli tam w lasku, co Kamil go odnalazł de facto, tutaj przy ogrodzeniu i tam na dole przy tym drzewie. Teraz robimy po prostu dokumentację geodezyjną do starostwa powiatowego celem tam przedłużenia. Nie mów jakie starostwo. Dzień dobry. Nie mów jakie starostwo. Powiedz Michał, ile trwa coś takiego? Finalnie, kiedy już będzie zatwierdzone, że ta działka już jest podzielona? Od teraz tak naprawdę to jest... Starostwo będzie miało 14 dni na kontrolę dokumentacji, odkąd jej złożymy. Oddadzą nam mapę z projektem podziału z adnotacją, że została przyjęta do zasobu. Złożymy tą mapę do gminy i gmina będzie miała 30 dni na wydanie decyzji.
Czyli półtora miesiąca. Czyli tak maksymalnie półtora miesiąca. Jeszcze teoretycznie decyzja musi się uprawomocnić 14 dni, ale można się zrzec prawa do odwołania. To przyspieszy trochę. Przyspieszymy te 14 dni, kiedy decyduje. Czyli od momentu, kiedy ktoś wytycza działkę, macie półtora miesiąca, aby już mieć ten gotowy dokument, który możecie nabyć, sprzedać, czy cokolwiek z tym zrobić. Tak, to jest taki termin półtora do dwóch miesięcy od tego momentu, to jest jak najbardziej realne. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Więc moi drodzy, zaczęło się od tego tak naprawdę, że znalazłem ogłoszenie tego lasu. Napisane było bez zdjęć w ogóle, słuchajcie, ogłoszenie, czy chyba jedno zdjęcie było. I tam w treści tego ogłoszenia było: sprzedam las niedaleko jeziora. I zacząłem grzebać, drążyć ten temat. Przyjechałem raz, drugi raz, sprawdziłem jeszcze tutaj ten teren i znalazłem inwestora, w skrócie. Powiedziałem mu, że kupujemy tą działkę razem, on inwestuje kasę, ja się zajmuję zmianą zagospodarowania tej działki z leśnej na działkę budowlaną. Zwracam mu wtedy pieniądze, te, które on w połowę tej kwoty, którą on zapłacił za tą działkę. No i zostaję właścicielem połowy tej działki, czyli 1 hektara lasu, gdzie de facto później będzie to działka budowlana i będzie dzielona na mniejsze działki rekreacji indywidualnej czy rekreacji turystycznej. Tak to wyglądało w moim przypadku tak naprawdę, więc normalny człowiek by nie kupił tak naprawdę działki, która nie ma drogi dojazdowej. Bo jakiś czas temu znalazłem inną działkę i znalazłem innego inwestora, ale okazało się, że on strasznie ostrożnie podchodził, mówił: to nie wypali, to nie wypali, to nie wypali. Więc dałem sobie spokój tak naprawdę, jeśli chodzi o inne inwestycje z tym człowiekiem. Znalazłem kogoś innego, kto w to zainwestował. W sumie to już nie pierwszy raz ktoś inwestuje w działkę, którą przedstawiłem 5 lat temu, czy 10 lat temu nawet. 10 lat temu też ta osoba zainwestowała w inną działkę. Ja również coś na tym ugrałem. No ale to jest nieważne. No i zobaczcie, nie było drogi dojazdowej, a w tej chwili pokazałem wam, że jest dzielona droga dojazdowa od działki sąsiedniej. A co zrobiłem? Po prostu udałem się do właścicielki tej działki, powiedziałem: pani Bożeno, chciałbym kupić część tej działki, być może pani całą chce sprzedać. Ona powiedziała, że absolutnie całej działki nie sprzeda, więc wytłumaczyłem, o co chodzi, że to jest działka, którą nabyliśmy w tej chwili, chcielibyśmy zrobić z tych działek działki rekreacji indywidualnej, a tak się złożyło, że pani Bożena ma tu jeszcze mnóstwo innych działek i ona też sprzedaje takie działki pod turystykę i tak dalej, więc ona tak wstępnie się zgodziła. Ja jeszcze dopowiedziałem: pani Bożena, jeśli pani się zgodzi oczywiście, to ja będę w ramach tej naszej współpracy, będę i pani działkę, i naszą działkę składał taki wniosek do gminy o zmianę studium i zmianę w dalszej części, czyli stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli jest studium, zmienimy najpierw studium i w momencie, kiedy zmienimy studium, ta działka już się stanie w studium działką rekreacji indywidualnej, czy tam turystyczną, będziemy starali się złożyć wniosek o stworzenie częściowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego tutaj terenu, bo jak wiecie doskonale, ta działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Więc ten proces pewnie potrwa rok czasu, być może więcej, ale ostatecznie ta działka, wartość tej działki wzrośnie, słuchajcie, 10-krotnie. Więc wyobraźcie sobie, jakie to mogą być fajne kwoty, jeśli pomnożymy jakąśkolwiek kwotę przez 10, tak? Oprócz tego zamierzam też tu mieć jedną działkę dla siebie, dla mojej rodziny, bo mi się ta działka podoba, widzieliście, fajny las, fajne miejsce. Znajduje się, słuchajcie, ta działka w ogóle znajduje się zaraz niedaleko Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, ale ona nie jest w tym parku krajobrazowym i to na w sumie działa na naszą korzyść, bo gdyby to był park krajobrazowy, to byłby problem z robieniem czegokolwiek, z wycinką, ze zmianą studium, zmianą planu i tak dalej. Więc to mi się udało, słuchajcie. Poszukuję nadal innych działek jeszcze i jeśli macie taki pomysł, jak to zrobić, to właśnie możecie robić tak samo, jak ja wam to pokazałem, czyli znaleźć działkę, znaleźć inwestora, podzielić działkę, i potem tylko zmiana studium i sprzedaż. Jadę do domu, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. A, jeszcze miałem wam powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego ja realizuję te wszystkie swoje projekty i te wszystkie swoje pomysły, marzenia, jak zwał, tak zwał? Dlatego, że oprócz tego, jak wam mówiłem w punkcie pierwszym, bo mam takie dwa powody. To jest to, że lubię to robić i mnie to sprawia frajdę i lubię widzieć te efekty swojej pracy. To drugi powód jest chyba nawet ważniejszy tak naprawdę, bo muszę zabezpieczyć dla swoich dzieci dobrobyt w przyszłości. Chodzi o to, że moja jedna z córek jest dzieckiem niepełnosprawnym, porusza się na wózku inwalidzkim i muszę teraz zapewnić jej rehabilitację, wszystko, co jest związane ze zdrowiem, czyli leki, operacje.
I tak to wygląda. Muszę zrobić wszystko, aby zapewnić swojej rodzinie jak najlepsze warunki, jak najlepszą przyszłość. Dlatego robię to co robię. Taka jest prawda. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale jak ktoś z was ma w rodzinie dalszej bądź bliskiej osobę niepełnosprawną, to pewnie zdajecie sobie z tego sprawę, jak ciężko, jak dużo pieniędzy trzeba przeznaczyć na tą osobę. Dużo czasu, dużo pieniędzy i trzeba myśleć o niej, żeby ona sobie poradziła w przyszłości. Ja tak robię właśnie i myślę, że każdy z was pewnie robiłby i robi tak samo. Tyle z mojej strony. Szerokiej drogi, bo wracam do Elbląga. Widzimy się wkrótce w kolejnym vlogu i wkrótce zakładamy, pamiętajcie, jeszcze grupę na Facebooku, gdzie będziemy się dzielić wzajemnie naszą wiedzą, doświadczeniami, pomysłami. Być może będzie tak, a mam nadzieję, że tak będzie, nawet jestem przekonany, że tak będzie, że część osób z nas będzie ze sobą robiła deale, czyli jakieś wspólne biznesy, biznesiki. Jedyna rzecz, na którą nie pozwolę, jeśli stworzymy tą grupę razem, to jest to, żeby ktoś nie będzie podziału na gorszych i lepszych. Wszyscy jesteśmy tacy sami, jednakowi, możemy się różnić wyglądem, ale jeśli chodzi o jakieś hejtowanie, wyzwiska, przeklinanie, naśmiewanie, krytykowanie, to tego nie będę tolerował od razu. Ktoś, kto będzie to pisał albo robił, get out, nie ma go w grupie na jakiś czas. Jak to zrobi kilka razy, to już w ogóle do tej grupy nie wróci, bo ja bym chciał, żeby to było takie środowisko osób, które nawzajem siebie wspierają, dzielą się pomysłami i tworzą sobie lepsze jutro tak naprawdę. Tyle z mojej strony jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć. Już jestem w Elblągu, ale zapomniałem podziękować Kurab tobie za to, że wpadłeś na genialny pomysł, abyśmy zrobili grupę na Facebooku. Nie tylko o self-storage, ale o wszystkich biznesach, które możemy, będziemy realizować. Także Kurab, wielki szacun, łapka dla ciebie. Lecę dalej. Cześć.